Wydawnictwo Literackie i Empik Go zapraszają do wysłuchania książki Gabrieli Gargaś zatytułowanej Karma. Czyta Aleksandra Domańska. Karma powiedziała: zakochasz się w tej, która cię nie pokocha, ponieważ nie kochałeś tej, co kiedyś kochała ciebie. Wiesz, kiedyś opowiem ci, jak naprawdę było. Obiecałam sobie, że nigdy się w tobie nie zakocham, ale był taki dzień, kiedy słońce świeciło tak pięknie i oszalałam na twoim punkcie. Mimo moich wcześniejszych zapewnień, że tak się nie stanie. Wiesz, zakochania się nie planuje, bo są niesprzyjające okoliczności lub decyzje, jakie się kiedyś podjęło, lub granice, których nie należy przekraczać. Powiedziałeś mi, kiedy tylko cię zobaczyłem, wiedziałem, że coś z tego będzie. Nie, wróć, nie wiedziałem. Ja to czułem, bo takie rzeczy się czuje. Zwariować na czyimś punkcie można w każdym wieku i w najmniej sprzyjających okolicznościach. I wtedy, kiedy się najmniej tego spodziewasz. Ty pierwszy powiedziałeś: tak, oszalałem dla ciebie, przez ciebie. Tak, jestem zakochany. Tak, zwariowałem. Tak, myślę o tobie nieustannie. Każda moja myśl jest wypełniona tobą. Sądzę, że każda kobieta oczekuje od mężczyzny takiej szczerości, a ty mi powiedziałeś to wprost. To było wtedy, kiedy niebo miało kolor landrynek, a moje włosy skręciły się od wilgoci. I ty mi te skręcone kosmyki odgarniałeś z twarzy. A ja jeszcze wtedy się broniłam przed tym uczuciem i mówiłam: to się nie powinno nam zdarzyć. Zdarzyło się. I wtedy sądziłam, że nie warto tracić okazji, bo nie ma nic gorszego niż przegapione szanse na uczucie czy eksplozję uczuć. Wtedy chciałam smakować chwil, rozkoszować się namiętnością. A potem sam wiesz, jak było. Gdybym miała ci coś teraz wyznać, to powiedziałabym szczerze, że spieprzyliśmy kilka rzeczy. Pamiętasz, jak kiedyś mówiłeś: lubię na ciebie patrzeć, bo uspokaja mnie twój uśmiech? Też to pamiętam. I chciałabym się znowu tak uśmiechać. Do ciebie. Ale już za późno. Któregoś dnia jednak wrócę, by ci przypomnieć, że nie igra się z ogniem. Prolog. On, R. Może to Robert, Rafał, Radek. Może mieć jakkolwiek na imię. Historie stare jak świat, a imiona lubią się powtarzać. Ona nazywa go R. On mówi, że jest jego karmą. On nie sądził, że jakaś kobieta zdoła rozbudzić w nim taką namiętność, tak opętać jego myśli. A był taki czas, że myślał o niej nieustannie. Każda chwila była nią wypełniona. Ona się zakochała, choć wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły, że nie powinna tego robić. Ale serce, ono niekiedy lubi zwariować. W którymś momencie ich drogi się przecięły i R od razu wiedział, że z tego coś będzie. Wróć. O takich rzeczach się nie wie. Takie rzeczy się czuje. Czucie, odczuwanie, przeżywanie. Zdarty do krwi naskórek, ślady ukąszeń na szyi, tańczące języki, obrzmiałe wargi, wybuchy pożądania i ciało ocierające się o drugie ciało, seks w windzie, w samochodzie, w przebieralni i myślisz tylko o tym, by zaspokoić swoje potrzeby, by wypełnić pustkę. Wymieszane zapachy, jęki, tęsknota. A potem wszystko się posypało. Takie historie z reguły skazane są na niepowodzenie. Tyle, że w tamtej chwili mieli nadzieję, że będzie inaczej. A teraz? Teraz karma. Wróciłaś. Tylko czy ja na ciebie czekałem? Powiedział ni to do siebie, ni to do niej. I dodał: kiedyś cię kochałem, teraz nienawidzę. Nie odpowiedziała. Patrzyła mu prosto w oczy. Na głowę miała naciągnięty czerwony kaptur, spod którego wysuwały się długie, czarne jak smoła kosmyki włosów. Dłonie zaciśnięte w pięści, usta pomalowane krwisto-czerwoną szminką. Najchętniej podszedłby do niej i nią potrząsnął, ale jakoś nie mógł. Tak naprawdę się jej bał. Bał się, że znowu go skrzywdzi. Już raz to zrobiła. A jeśli ktoś zrobi coś jeden raz, nie zawaha się przed drugim i kolejnym. Na początku się wahasz, a potem? Potem chyba przywykasz. Zakochał się kiedyś w tym jej spojrzeniu i jej oczach, pełnych ustach, gęstych włosach i w tym, że była nieprzewidywalna. A kiedy zaczął z nią rozmawiać, pomyślał, jest wyjątkowa. Po czasie stwierdził, że miał rację. Była wyjątkowa, ale w inny sposób niż się spodziewał. Nieobliczalna. Była nie do pokonania. Z czego czerpała siłę? Sam nie wiedział, skąd dobiegły dźwięki muzyki. Znał tę piosenkę. Kiedyś mu ją puściła i powiedziała, że to będzie ich piosenka. Zabierz tę miłość, nie mogę jej już znieść. Uczucia giną jak deszcz i śnieg. Poganiam je, wyprzedzasz mnie. Przecież też wiesz, mijamy się. Piosenka się skończyła, a on powiedział: zmiażdżyłaś mnie. Uśmiechnęła się i odparła: nieprawda. Wszedłeś w to na własną odpowiedzialność. Sięgaliśmy gwiazd, choć powinniśmy stąpać twardo po ziemi. Oszaleliśmy z namiętności i straciliśmy czujność. Wykorzystałaś mnie, stwierdził gorzko. Nie chciałeś tego? Chciałem. Ale nasz związek był napięty do granic możliwości, a my przekraczaliśmy te granice. Najpierw jedną, potem drugą, a potem... Ciii. Posłuchaj. Zabierz tę miłość, nie mogę jej już znieść. Uczucia giną jak deszcz i śnieg. Poganiam je, wyprzedzasz mnie. Przecież też wiesz, mijamy się.